Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Pablo Live, a dzisiaj porozmawiamy sobie o tenisie ziemnym, a dokładniej o turnieju Australian Open, a jeszcze dokładniej o wydarzeniu, które tam miało miejsce. Zapraszam, oglądajcie! Tenis ziemny. Jest to sport chyba bezpieczny. Great chase down too. Look at that drop shot spin sideways. He tried to stop, and that knee could have easily gone straight into that stand, and it could have been. It's a lucky escape for everybody. Yeah. Yeah. Hey. Hey. Jednak zobaczywszy ten filmik, zmieniam trochę zdanie na ten temat. Dokładnie nie wiemy, co tam zaszło, bo filmik już nie sięga tak daleko wstecz. Ale widzimy, że zapewne pani, która tam podaje piłki zawodnikom, dostała taką piłką, może się przewróciła jak biegła, a może po prostu machnął ją rakietą ten zawodnik, nie wiem. W zasadzie nie wiem, na czym polega fenomen tego filmu, że w jeden dzień osiągnął ponad 1,5 miliona wyświetleń, bo pokazany jest tutaj tylko ludzki odruch, który powinien mieć każdy zawodnik wysokiej rangi, ja czy ty, bo to jest najważniejsze, żeby w życiu być dobrym. Nieważne, jakie stanowisko dzierżymy, czy jesteśmy prezesem, prezydentem, wszyscy jesteśmy tylko ludźmi i będą nas rozliczali z naszych uczynków, a nie z tego, kim jesteśmy. Dlatego uważam, że ten zawodnik, proponując pomoc, czy tam chociażby głupim zapytaniem, czy coś tobie nie jest, zaplusował sobie bardzo. I nawet jeśli nie wygrał tego meczu, czy tam tej rozgrywki w punktach, to na pewno wygrał moralnie ten mecz, ponieważ pomógł tej kobiecie. Pomógł w zasadzie nie zwrócić na to uwagi i grać sobie dalej. A co wy myślicie na ten temat? Piszcie w komentarzach. Zapraszam was również do subskrybowania mojego kanału i do lajkowania go. Też zapraszam, bo takie łapki to niesamowicie motywują. No i do zobaczenia w następnym odcinku, który już niebawem. Cześć!